Radio Campus. Same sztosy w studiu Radia Campus, DJ Ant, czyli Antoni Wojtaś. Siemanko. Cześć. E, ty jesteś odpowiedzialny w kampusie Zasety za sety dj -skie. Tak, w piątki o 23. Ale my dzisiaj zupełnie nie o setach, tylko o rzeczy, która, jak sobie o tym pomyślałam, to jest, mam wrażenie, po drugiej w ogóle stronie skali e, Aha, wszystkiego. Tak, oczywiście. E, bo będziemy Dokładnie. rozmawiali o Jodze i zastanawiałam się, jak to się łączy i znalazłam odpowiedź, robiąc research, bo e, przeszukałam internet. O matko, ale o mnie, <grym> czy tak, o Jodze? Tak, o tobie. I... <laughs> Ale widzę, to... znalazłam ładną rzecz, bo to było akurat o twojej stronie dj skiej a nie nauczycielskiej, tak. i tam było napisane, że natchnienie do robienia muzy przynosi ci żłopanie zielonej herbaty i stanie na głowie. I jest to tak, element stagnacji. Tak, tak. Możliwe, możliwe, i to ja napisałem. Tak. Tak, tak. Co, co, coś takiego było. E, faktycznie pozycje odwrócone potrafią e, troszkę dorzucić energii, zwiększyć dopływ krwi do mózgu i e, no, podrzucić parę fajnych pomysłów. Poza tym dość dobrze uspokajają. Także, ale nie to raczej. Mm, no to jest tak dobrze powiedziane, ale to niekoniecznie to, tak wyłącznie jest. Niekoniecznie do końca tak to <laughs> działa. Nie, okay. ale, ale działa, oczywiście, nie wyrzekam się tego. Nie wiesz, co bardziej się zastanawiałam na tym, jak ta joga się łączy w takim trochę życiowym kontekście, nie? W sensie to jest trochę taki balans. Zależy kogo pytać. Jeżeli mnie, no to, to oczywiście, że daje mi mnóstwo mnóstwo równowagi i, i balansu, ale też myślę, że dla każdego że każdemu yoga zapewni zupełnie inne zapewni zupełnie inne pole, zapewni inne wrażenia, doznania i efekty, zależnie od tego czego kto poszukuje. Jeżeli ktoś jest nie wiem, niespokojny, rozedrygany, poszukuje jakiejś z głębi czy odlotu i medytacji, to znajdzie ją w takiej jodze. Jeżeli ktoś siedzi przed komputerem na online, 24 godziny na dobę i bolą go plecy, to też sobie znajdzie coś w ogólnie rozumianym systemie ćwiczeń jogi. Także każdy znajduje co innego, a ja. Co do tego, jak to się łączy, no, słuchaj, no, ludzie są pełni w sprzeczności. Satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź o sprzecznościach. No, czy widzę, co, że, że coś zrozumiałeś, zrozumiałe, że tak może być? Absolutnie. Dobrze. Siedzimy w tym samym radiu, ja też ćwiczę jogę, nie? Siłą właśnie, rzeczy. właśnie. Ym, ale to, co powiedziałeś, myślę, że jest sednem sprawy, bo z jednej strony yoga to jest system ćwiczeń i po prostu zdrowa gimnastyka, a z drugiej strony jest jakiś przepływ energii. I zastanawiam się, czy Twoim zdaniem faktycznie, Joga ma sens, kiedy jest tylko ćwiczeniami, czy nie? Absolutnie ma. I yy, w, wiem, że wielu nauczycieli, czy tak zwanych joginów, czy ludzi, którzy ćwiczą dłużej, są z tą praktyką, mają ją tak uwewnętrznioną i jakoś głęboko ją praktykują i rozumieją, że być może by protestowali przeciwko takiemu podejściu. Ja uważam, że y, oczywiście jest różnica z, y, kiedy ćwiczy się cokolwiek, czy jogę, czy tai chi, czy boks, y, z jaką się ćwiczy intencją, ale nawet jeżeli y, ktoś gdzieś zobaczy ogłoszenie o jodze albo usłyszy od znajomego, że to pomaga, bo y, wiesz, no, tyłek boli od siedzenia, no wprost mówiąc, to zawsze te efekty będą, no. Będą na tyle, na ile osoba się zaangażuje zarówno w, tak fizycznie w ćwiczenie, jak i też w takie no, bardziej w, w, wgląd, i obserwację ciała i obserwacje oddechu. I oczywiście wtedy też, też następują inne efekty, ale na każdym poziomie można ćwiczyć, należy warto. I absolutnie nie, nie można się w jakiś sp sposób nie dawać się wykluczyć, ani też samemu tak się jakoś wewnętrznie nie, nie, nie wyrzucać sobie, że to o tam, że to ta joga, a ja tutaj tylko robię tam, nogi rozciągam, a mnie plecy bolą. Kolejny mit, który się trochę z tym łączy, to jest to, że kiedy ludzie myślą o jodze, to właśnie myślą o takim głębokim oddychaniu, rozciąganiu i tak dalej i myślą, że na jodze nie da się spocić. <laughs> Oczywiście, że się da, ponieważ te ćwiczenia, które, zależy oczywiście o jakie odmianie, tam odmianie, rodzaju, sposobie ćwiczenia jogi mówimy, ale absolutnie nie jest tak, że te ćwiczenia, które wyglądają statycznie i tak spokojnie i, i że to takie siedzenie, mruczenie na poduszerce, no to jest w, jakby to ładnie określić bardzo duży wysiłek, szczególnie dla osoby początkującej, w której ciele jest dużo napięć i są to wymagające ćwiczenia, da się spocić, i nawet bym powiedział, że no, no, dobrze jest się spocić, wtedy wiadomo, że energia ruszyła. Wspomniałeś o stylach i myślę, że to jest rzecz warta wspomnienia, bo kiedy ktoś postanowi, że zapisze się na zajęcia jogi, to nagle staje przed takim wyzwaniem, że jest vinyasa joga albo jakaś inna joga i tam jest dużo dziwnych nazw, i ludzie trochę nie wiedzą, co z tym mają zrobić. Więc, jeżeli ktoś zaczyna, to czego powinien szukać? Generalnie, no te nazwy to tak. Mam wrażenie, że. tak, no te nazwy topi razy oko. Mam wrażenie, że tak coraz więcej się różnych tam pojawia w nazw takich, które. No tak, żeby się czymś odróżnić. Generalnie, generalnie Hatha Yoga czy Yoga engara to jest są takie ćwiczenia. Powiedzmy statyczne, chociaż nie zawsze, bardziej statyczne, bardziej ćwiczone właśnie w taki sposób, że wchodzimy w jakieś pozycje, zostajemy w nich przez pewien czas. Jest też asztanga, vinyasa yoga, jakaś tam power yoga czy energy yoga czy coś takiego, i to są takie style bardziej dynamiczne, które polegają na wchodzeniu w jakieś pozycje, ale też na płynnych przejściach i układaniu ich bardziej w jakieś konkretne sekwencje. Myślę, że y, nie wiedząc co będzie, trudno wybrać. No to tak jak z filmem. No coś możesz gdzieś usłyszeć, ale no czy ci się to podoba, czy nie, no to wiesz dopiero po obejrzeniu. Więc y, spytać o dobre miejsce, popytać znajomych i potestować. Można potestować oczywiście można się zasugerować tym, czy ktoś faktycznie jest spokojny i sobie lubi pomedytować i wtedy iść w jedno miejsce, czy ktoś lubi fitness i skakanie i Si siłownie i wtedy sobie pójść na jogę dynamiczną, ale myślę, że tak czy inaczej efekty jogi są często bardzo różne od oczekiwań. Więc y tak czy inaczej y może się to zmienić. Trochę cię zapytam o tą perspektywę nauczycielską. Y kiedy ludzie do ciebie przychodzą i mają jakiś plan w głowie, typu rozciągnę sobie tyłek, bo mnie boli od siedzenia przy biurku, to Zawsze to jest tak, że faktycznie realizują, potem nie wiem, odchodzą, czy nie wiem, zostają na dłużej, jak, u nich, jak, jakby, jak wygląda dynamika zajęć, tak Z reguły jest tak, że przychodzą popróbować i ci, którzy mieli jakieś oczekiwania zupełnie inne i tak nie chcą, jakoś czasem, czy nie mogą, czy nie czują się przekonani, żeby tej metodzie zaufać, no to po prostu nie przychodzą więcej. Trochę poćwiczą, popróbują i tak dalej a dużo osób raczej jeżeli zaczynają to już zostają to niestety jest nie chciałbym używać określenia że uzależniający bo to ma tam jakieś negatywne konotacje ale w taki sposób że no to naprawdę włącza się całkowicie w, w sposób życia funkcjonowanie ta praktyka no tak zostaje z człowiekiem ale efekty które następują w wyniku ćwiczenia i praktyki są często bardzo różne od oczekiwań I Właśnie to jest takie często paradoksalne, że ktoś przychodzi się tam porozciągać, bo bolą plecy, a y okazuje się, że efekty są zupełnie inne, i na przykład się lepiej śpi albo lepiej się skupić, albo niektóre y wygaszają się różne lęki, różne automatyzmy takie, takie y y y umysłowe i bardzo różne efekty mogą nastąpić. No i pytanie, czy ktoś chce z tym kontynuować. Prace, czy, czy woli gdzieś dalej iść i szukać czego innego? Tyle, że no, jak się tak płytko pokopie, no to tak trudno, że tak powiem, tą wodę tam znaleźć. znaleźć pod spodem. A powiedz mi z twojej perspektywy, bo ty też prowadzisz teraz zajęcia online, przez to, że jest tak, pandemia. Tak. Czy myślisz, że efekty są podobne przy tym online, czy jednak coś się traci przy tym? Generalnie w metodzie ANGara, z którą się najbardziej jakoś identyfikuje, no to jednak mimo wszystko obecność na sali korekta i też po prostu zmiana przestrzeni, że to nie jest w domu, wiesz, przy tym samym komputerze, przy którym się siedzi i pracuje, dużo zmienia. Ale uważam, że no zawsze można użyć argumentu, że jeżeli ktoś ma ćwiczyć online, a w ogóle no to odpowiedź jest oczywista. Ma to swoje ograniczenia. Po prostu ćwiczy się inaczej, może nie ma takich warunków lokalowych, może każdy ma w domu trochę mniej pomocy, ale można ćwiczyć, warto ćwiczyć. Nawet u mnie mój bliski kolega, który się zarzekał od, od wielu lat, że do mnie kiedyś w końcu gdzieś trafi. Nigdy nie trafił i zaczął ćwiczyć online, jest zachwycony i sięga z prostymi nogami, palcami do ziemi. Pierwszy raz od 20 lat. I nie, nie nakładajmy sobie tych ograniczeń, szczególnie, że nie wiadomo, co będzie. <grym>, a gdybyś, kiedy przychodzą do ciebie nowi ludzie, na pewno widzisz jakieś błędy, które się powtarzają, i gdybyś miał dać jakąś złotą radę komuś, kto zaczyna, to co by to było? Po pierwsze, troszkę zaufać tej metodzie, po drugie, nie zrażać się tym. Niestety to jest często bolesne, yy, trochę męczące i może się pojawić taka frustracja wynikająca z tego, że ktoś tam coś super robi, a ja to, a ja tamto. W ogóle się tym nie zajmować, y, troszkę zaufać nauczycielowi, no i przede wszystkim, to też już kolejna rzecz, y, no nie zajmować się tym, co robią inni. Y, efekty. Trudno powiedzieć, że nie mają znaczenia, bo ja jestem przeciwny takiemu określeniu, że, że to tak, że tak się liczy droga i ta ma ten cel, to coś. Nie, cel jest jasny, to takie ucznictwo bez nie, to, to nie jest w ogóle, to, to nie joga, ale naprawdę nie należy tak jakościowo oczekiwać efektów i rozliczać się z tego, że nie idzie tak jak planowaliśmy i tak dalej. Ponieważ to, czy coś, ktoś zrobi, wiesz, czy stanie na rękach dzisiaj, czy za pół roku, czy za dwa lata, jest tak naprawdę bez znaczenia. Ważne, żeby dobrze technicznie podejść do ćwiczeń i przede wszystkim słuchać, co ciało na to. Ja bym powiedziała, że jeszcze trzeba oddychać. Tak, to oczywiście. No, no, tak, tak, tak. To od razu, od razu, jak ktoś zapomina oddychać, to bardzo szybko jest skorygowane, nawet nie tyle przez nauczyciela, ile przez samego siebie i się sam zorientuję, że to w ogóle jest coś takiego jak oddech. Powiedz mi już na sam koniec, jeżeli ktoś by chciał do ciebie trafić na salę, to gdzie? Zapraszam do dwóch szkół, w których prowadzę zajęcia stacjonarne. To jest Ania Yoga na Żoliborzu i Yoga Studio Grzegorza Nieściera przy Politechnice. No i jest też moja facebookowa grupa Antoni Wojteś Yoga Online i tam też ćwiczymy online, więc bardzo chętnie Zapraszamy. Ujrzę nowe e, twarze. Także to był Antoni Wojteś, Ja też zapraszam tak i jest. zalecam wziąć oddech. Tak jest. Radiocampus. Same sztosy.